5. Nie, druk numer 451, projekt zarządu w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o wprowadzenie zmian do wieloletniej prognozy finansowej, wieloletniego planu inwestycyjnego w zakresie wieloletnich zadań inwestycyjnych dzielnicznych budżetem. W paragrafie pierwszym, macie Państwo to poprzesuwane, z czego zostało, bo tak sobie akurat zapisałem to, z jakich kwot przesuwamy na co. Paragraf drugi. Jest wniosek do prezydenta. W punkcie, w załączniku B macie Państwo wyszczególnione kwoty. Przesuwamy te pieniądze właśnie w związku z wcześniejszą dyskusją o zwiększeniu środków na powstańców, na tą inwestycję. Drugie, jeszcze dzisiaj rozmawiam, to jest właśnie tak, jak Państwo żądali się pewnej informacji, czy pisane jako szefowie, bo też bym powinien pisać do szefa Komisji Infrastruktury, czy planowania przestrzennego, tak już będzie w sytuacjach. No nie mogę, bo ja te informacje uzyskiwałem przez telefonicznie dzisiaj i zostały na przykład zmienione pieniądze z 230 w punkcie drugim na zadanie pod nazwą Miechowity na 223 tysiące. Tak samo przenosimy z kwartowej te pieniądze, no zabezpieczamy tak, żeby one, ten plan nie był rozepchany jak był do tej pory, a pieniądze były zabezpieczone na te inwestycje. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, Łukasz Mandur. Tak, no, przyznam się, że dyskutowanie na ten temat, przynajmniej w moim przypadku, jest mocno abstrakcyjne, to szczerze mówiąc, że nie rozumiem tych zmian. Tutaj kiedyś rozmawialiśmy na komisji w sprawie przygotowania takiej tabeli, no, której byłyby po prostu wszystkie powierzone. Ja powiem szczerze, że no, nie rozumiem, o co chodzi w tym, więc ja bym proponował może, czy musimy na tej sesji to podejmować, żeby na przykład każdy radny dostał taką tabelkę z rozpiską na do 2000, no nie wiem, 15 czy nawet do 2020 przecież robiliśmy i na zaznaczone wyraźnie, kto jest priorytetem, kto jest powierzony i jak to przesuwamy. I ta dyskusja będzie tak tylko rzuciłem do przemyślenia przez radę, bo przyznam się szczerze, że kompletnie nie rozumiem, o co chodzi w tym projekcie. Więcej czasu poświęca na różne inwestycje typu jakaś kamera ślepa albo inne działania, a nie przykłada się do takich właśnie rzeczy, które są związane z finansowaniem pieniędzy przez Radę Dzielnicy. Dobrze, a jest szansa, tak jak wracając do meritum, jest szansa na uzyskanie takich tabeli z rozpiską do 2018 roku, tych wszystkich zadań, bo widzę, że tutaj taka karta się pojawia. Czy ja jestem osamotniony w swoim poglądzie, że nie rozumiem nic z tego? Czy no reszta tych wszystkich przepisów jest całkowicie jasna dla Państwa? Na przykład proszę powiedzieć, w 2018 roku mamy 40 tysięcy na powierzchni, prawda? 400. A kiedy się kończą w takim razie priorytety rozpisane? W 2018 roku. Priorytety. A powierzchowce? Panie radny, część zadań można finansować zarówno i z jakich procedurę planowania wieloletniego, że zadania inwestycyjne mają Nie jest. Na następnej sesji. Tak,
Tylko chodzi mi o to, że to, co ty mówisz, można było przedstawić w formie na przykład takich dekresu, podzielonej na razy, że to było bardziej czytelne, to miło, a sekundo, cały czas trwa dyskusja, jak bardzo wiążące są zadania, które na przykład powinny na rok 2018. To jest tylko sztuka dla sztuki, która mogła rozwijać. No właśnie, nie doszliśmy do żadnej konkluzji. To nagle się okazało, że nie możemy tego, że to jest wiążące, ale na przykład, jeśli zadanie się okaże niewykonalne, to jednak nie jest wiążące. Co to jest niewykonalne zadanie, no to już jest kwestia, która jest bardzo mocno subiektywna. Tak zwanego prawa administracyjnego i budowlanego, zgodnie z którym nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak zachować organ orzekający w sprawie, czyli na przykład jeżeli projektant występujący z upoważnienia ZIKIP-u zgłosił wniosek o pozwolenie na budowę i będzie sobie czekał zgodnie z procedurą 60 dni, zgodnie z krajem ochrony. Ale co nie oznacza, że prezydent wyda w 60 dniach taką decyzję. Przeważnie wydaje w ciągu 6 miesięcy. Więc trzeba wtedy oczywiście, konstruując ten wieloletni plan, wziąć pod uwagę to, że to procedowanie potrwa na przykład pół roku albo 10 miesięcy. A 5 lat? Stąd to się bierze. Do 2018, bo najpierw jest koncepcja. Żeby była koncepcja, musi być przetarg. Na firmę, która nosi koncepcję, przetarg to są 3 dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie radnej. Dominik chciał jest brać już i Stanisław jeszcze udział w dyskusji. Proszę bardzo. Paragraf pierwszy wynika z tego, że samorządowe kolegium odwoławcze niestety otrzymało skargę mieszkańców osiedla Brodnik Czerwony na plany dzielnicy dotyczące budowy miejsc parkingowych i nakazało ponowne rozpatrzenie decyzji po warunkach zabudowy dla tej realizacji. W związku z czym musimy przesunąć to, to zadanie panu radnej realizacji oraz do tyłu, aby można było projekt, jesteśmy w stanie przez tą decyzję tego swojego pozorić. Chodzi o to, paragrafy nic innego jak poprawienie, znaczy dostosowanie zadania związanego z tym całym parkiem przy ulicy Szczególnej Powstańców do kwoty, jaka wyszła z tym całym zadaniem realizowanym. Nic innego jak odzwierciedlenie uchwały zadania 450. Jeżeli chodzi o załącznik, to zobaczmy te załączniki, które jest. Szkoda pana nie wysłucha, bo to sobie więcej słucha o nich. Jak to jego wiemy? Jeżeli chodzi o załącznik, to bardzo proszę zadania o tej zmianie. Państwo drodzy, bardzo bym prosił, prosiłbym nie przeszkadzać tej A ja nie głosuję? Dziękuję bardzo.
Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Kto jest przeciw? Nie widzę. Uchwała została podjęta.